Cześć, z tej strony Konrad i Extreme Hardware. Dzisiejszy materiał to pokaz możliwości dwóch RTX-ów 2080 Ti w Battlefieldzie 5, ustawienia maksymalne, rozdzielczość 6880x2880, czyli przysłowiowe 7K. Tutaj akurat uzyskane za pomocą DSR z panelu sterowania NVIDIA. Podobny efekt można uzyskać bazując na rozdzielczości 3440x1440p i zwiększając skalowanie do 200%. Oczywiście profil SLI zrobiony specjalnie do tej gry, no bo do tej pory takowego profilu Nvidia nie wypuściła. DICE też przykładowo w multi GPU w Directie 12 w Battlefieldzie 5 jest niedziałający cały czas, a do ray tracingu by się to bardzo przydało. Także oczywiście tutaj lecimy na Directie 11 i no przyznam szczerze, że gra się miło. Będzie kilka map, także zobaczycie sobie, jak to wszystko wygląda na różnych mapach. Tutaj akurat Rotterdam, także dość obciążająca mapa, nawet bez ray tracingu. Generalnie na innych mapach średni FPS to nie akurat 85-90, jak możecie tutaj zobaczyć w tym momencie, a około 100. Także zapraszam do oglądania. A jeszcze, że tak powiem, z ogłoszeń duszpasterskich, w przyszłym tygodniu planujemy wypuścić zaległy materiał o IHS-ie, o niklowanym IHS-ie, o tym, dlaczego warto delidować procesory, dlaczego warto w wypadku przykładowo i9 wielorodzeniowych zakładać customowe IHS-y. W tym wypadku akurat dodałem do SD, jak możecie zobaczyć, informacje na temat sekcji zasilania płyty głównej. Przebudowywałem kilka dni temu dosłownie w Guntritorze segment chłodzenia procka i sekcji zasilania, a dokładnie wywaliłem monoblok, no i użyłem odseparowanego bloku na procka i odseparowanego bloku na sekcji zasilania, co pozwoliło mi na zwiększenie wydajności, zmniejszenie temperatur. Dlaczego akurat taki motyw i dlaczego było to potrzebne przy delidowanym procesorze, to zaznaczę, przy delidowanym procku z customowym IHS-em, taki zabieg był mi niezbędny akurat. Gdybym nie delidował proca, a w zasadzie gdybym nie używał niklowanego IHS-a, nawet w tym wypadku byłoby to zbędne. Tym bardziej, że prockę delidowałem już w zeszłym roku, także tutaj akurat głównym elementem był mod związany z IHS-em. No dobra, zapraszam do oglądania. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć materiały związane z SLI-em, bo też chcemy wprowadzić taką serię Uber konfigów, że tak powiem, żeby pokazywać Wam, jakie możliwości można osiągnąć na konfiguracjach multi GPU, tam gdzie to działa, no bo jak wiadomo, w 2019 roku jest na razie lipa, jeśli chodzi o wsparcie w nowych grach, ale dla chcącego nic trudnego, tam gdzie się da, to się da. Niestety nie wszędzie jest taka możliwość. Natomiast Battlefield 5 akurat, który oficjalnego wsparcia SLI nie ma, jest idealnym przykładem na to, że wystarczy poświęcić 2 minuty w Nvidia Inspektorze, chociażby, żeby to po prostu sobie odpalić. Rzecz jasna na Directie 11, bo w Directie 12 multi GPU z ray tracingiem, jak i bez ray tracingu jest przez silnik gry nadal nieobsługiwane i podejrzewam, że się to nie zmieni. No szkoda, szczególnie do ray tracingu by się to bardzo przydało. Natomiast dla osób, które przykładowo posiadają starsze karty graficzne, dwie karty graficzne, na przykład 2 GTX 1070, 2 GTX 980 Ti, 1080, 1080 Ti i tak dalej, jest to akurat w Battlefieldzie 5 idealne rozwiązanie w wypadku Directa 11, tak żeby móc cieszyć się znacznie większą wydajnością niż w wypadku pojedynczej karty. Także piszcie w komentarzach, w jakich jeszcze grach chcielibyście zobaczyć skalowanie SLI akurat w wypadku dwóch RTX-ów 2080 Ti. Również na dniach dodam dwa razy RTX 2070 Super oraz za jakiś czas dwa razy RTX 2080 Super. Także miłego oglądania, zostawcie komentarz. Ja w tym momencie się wyciszam i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!
Trzecia piata, soldat! Danke! Los, raus hier!
Seht euch das an! Gefährlich, oder? In Ordnung! Wir haben die Beschuss sorgen! Kein Problem. Luftschlag erfolgt in Kürze. Ich flieg dich wieder zusammen. Besten Dank. Verbindlichsten Dank. Attention! Objective Beta has been lost.
right. Watch out there! Come on.
Hilft mir irgendwer, ihr müsst mir helfen!